Cześć, z tej strony Farrell i witam w drugiej części quizu YouTuberów, gdzie razem z moimi przyjaciółmi Manojkiem oraz Citroxem odpowiadamy na różne pytania dotyczące gier oraz nowych technologii. A dzisiejszy quiz powstaje we współpracy z Nvidią oraz RTV Euro AGD. Jest to trochę hardkorowy quiz, ponieważ osoba, która w trzech odcinkach zgromadzi najmniejszą ilość punktów, będzie musiała przelać 1000 zł na wybrany przez siebie cel charytatywny. Pierwszy odcinek pojawił się wczoraj na kanale Citroxa, gdzie rywalizowałem z Manojkiem. Niestety odpowiedziałem więcej razy błędnie na pytania zadawane przez Citroxa i zgromadziłem mniejszą ilość punktów niż Manojek. Jest mi smutno. Natomiast trzeci odcinek pojawi się już jutro na kanale Manojka i tam odbędzie się wielki finał, którym wyłonimy wielkiego zwycięzcę oraz wielkiego przegranego. Dodatkowo dzień po publikacji ostatniego trzeciego filmu, czyli filmu na kanale Manojka, na profilu Nvidia na Instagramie pojawi się konkurs na nowiuśką kartę graficzną RTX 2080 Ti. A teraz taka mała podpowiedź ode mnie. Oglądajcie wszystkie quizy, ponieważ znajomość pytań może wam pomóc w konkursie. Dzisiaj to ja wcielam się w rolę prowadzącego i zobaczymy, jak sobie Citrox oraz Manojek poradzą z pytaniami, które sam przygotowałem. Wy oczywiście bawcie się razem z nami i napiszcie w komentarzu, które pytanie sprawiło wam największą trudność. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Manojek oraz Citrox. Siemaneczko, panowie. Siemanko, witamy. Hejka, hejka. Dzisiaj ja wcielę się w rolę prowadzącego, a Citrox będzie rywalizował z Manojkiem. Panowie, przygotowałem dla was 5 kategorii. Będą pytania z Minecrafta, z Fortnite'a, z Brawl Starsa. Pytania też będą prywatne oraz pytania z technologii oraz nowych gier. Jesteście gotowi? Jasne, tylko jeszcze ja bym chciał się dodać, że Manojek ma 6 punktów, tak? Po aha, ostatnim odcinku. Więcej. Ja mam... więcej, 8 punktów masz, Mano, chyba. Tak, ja mam 0, więc ja dzisiaj będę cię, Mano, godnił. Zobaczymy. Tak, jesteś takim underdogiem w tym odcinku. Ale tak. Mi się wydaje, że Farrell może teraz mnie trochę... przytemperować. W dół ściągnąć. Nie, no raczej. No zobaczymy. Pytania nie są trudne, pytania są łatwe. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okay. To co, panowie? Dłonie na przyciski i zaczynamy. Bo wszyscy mają ABCD, a ty mówisz, że masz tylko ABC. Ja sobie wymyślę jakieś. Dobra, dobra. U mnie troszeczkę więcej będzie pytań z Minecrafta, bo będzie ich aż 4. Jesteście gotowi? I tego się obawiam. Macie, no nie wiem, 10 sekund maksymalnie na odpowiedź. Dobra. Mhm. Dłonie na przyciskach i uwaga. Dobra, w którym roku został wydany Minecraft? A. 2001, B. 2009, C. 2012, D. 2015. Okej, okay, dobra. Ja już powiedziałem. Ja też już odpowiadam, proszę bardzo. No nie ma szans, żebym się tutaj pomylił, nie ma opcji. Też chyba. Panowie, zbyt rozbiegł. Historia się powtarza z poprzedniego okay odcinka. Obydwoje tą samą odpowiedź zaznaczyliście. Tak, odpowiedź B. Gratuluję. Okej, okay, brawo, ekstra. Brawo, brawo. Jesteście kozaki po prostu. Pytanie numer 2. Też nie jest wcale takie trudne. Uwaga. Jak nazywa się podstawowa skórka w płatnej wersji Minecrafta? A. Alex, B. Steve, C. Mark, D. Bob. Okej, okay, no tutaj wiadomo, że Bob. Nie ma tego, nie ma problemu. Okay. Podstawowa skórka, okej. Okay. Tak, Manu, ty wiesz czy nie? No znaczy wydaje mi się, że wiem, ale w sumie to płatna wersja mnie zmyliła, bo ja tylko tak powiem. Tą samą odpowiedź. Okej. Okej, znowu. Jest to odpowiedź B, gratuluję. Brawo. Elegancko. Ale tak, mnie zmylili tymi pytaniami, nie róbcie tak. Słuchajcie, panowie, kolejne pytanie kategorii Minecraft. No. Mi się wydaje, że może być troszeczkę trudniej. Co należy połączyć z wodą i brodawką netherową, aby powstała mikstura siły? Co to jest brodawka netherowa? Ja wiem, co to jest, dobra. B. Złotego arbuza, C. Ogim Blaze'a, D. Obsidian. Jeszcze raz, a to była, co to było? Uzagasta. A. Uzagasta. Okej. Okay. A odpowiedź C to było coś tam Blaze'a, tak? Ogień Blaze'a, tak. Dobra, okej. Okay. Ja zaznaczam odpowiedź. Ja byłem słaby zawsze, jeśli chodzi o alchemię w Minecraftie. Ja właśnie ale... byłem super. Tam, pamiętam, te potki takie waliłem tam. Tak, tak, tak. Powiem wam tak. Napisaliście no to samo. Odpowiedzieliście tak samo. Znowu. Odpowiedź C, tak? I jest to prawidłowa odpowiedź. Serio? No, ja trzy lecę. Manu leci na takim farcie. Nie wiem. Farrell, ja bym sprawdził, czy Manu nie oszukuje tam gdzieś na kąpie u niego. Ja mówię ci, że jakiegoś keylogera mam, nie? No, tutaj mu ktoś to... pulpit widzi tę sprawę. Weź na Discordzie przez przypadek udostępniłeś pulpit. Być może. No to panowie, lecimy z czwartym pytaniem. Ostatnim już z kategorii Minecraft. I uwaga, skupcie się teraz, bo to jest decydująca runda. Okej. Okay. Na jakiej karcie graficznej Nvidia GeForce zagramy w Minecrafta RTX? A. RTX 2080 Ti, B. GTX 1060, C. GTX 7800, D. GT 1030.
Okej, okay. Ja Jezus. Tutaj ja odpowiedziałem praktycznie od razu. Najprostsze pytanie na świecie. Najprostsze pytanie świata, totalnie. Panowie, no wiecie, dawałem wam fory, tak? Okej, okay, dobra. Pytanie dobrze odpowiedziałem w Minecrafcie. Przerzucam się chyba. Jesteście najlepsi w Minecrafta, nie znam lepszych tak. Z Minecrafta od was. Naprawdę, odpowiedzieliście zgodnie, zdobyliście po 4 punkty, teraz przez czas przejść do kolejnej kategorii. Okej, moi drodzy, przyszedł czas na drugą kategorię pytań. Tym razem będą pytania dotyczyły Fortnite'a. Jesteście gotowi? Ja nie bardzo. Ja się trochę cykam, powiem szczerze, nie mam szans tej kategorii, kiedy ale... Kiedy się cykam, bo... Fortnite'a, Sitek? Dawaj. Ze mną na odcinku. Mogło tak być, mogło tak być. Pierwsze pytanie. Ile punktów życia przywraca bandaż? A. 25, B. 50, C. 15, D. 45. Ej, to nawet ja wiem chyba. Dobra, wydaje mi się, że... Bliski złej odpowiedzi, powiem tak. Serio? No. Jak to możliwe? Jak ja jestem prawie pewien, że to jest dobra odpowiedź, ale no, mogę się mylić, tak no zobaczymy. Zaznaczyłeś dobra. Już? Tak, zaznaczyłem to już. To lećmy. Citrox zaznaczył odpowiedź A, a Manojek C. Tak. Mhm. Prawidłową odpowiedź jest odpowiedź C, czyli 15 co? Punktów życia tylko przewraca bandaż, tak? Serio? Ale też... czekajcie, od zawsze czy nie? Od zawsze. Też na początku chciałem dać 25. To bo potem tak zacząłeś iść do góry i myślę, kurde, teraz będzie tylko do góry. Ale w końcu słyszałem 15. Ale czekajcie, panowie, maksymalnie do 75, nie? Chyba tak, można do 75. Dlatego tak sobie pomyślałem, że jak masz 5, to nie ma szans, wiesz, żeby 5 no przy tak, całe hapa. No tak, okej. Okay. To było pytanie na rozgrzewkę, pytanie drugie z kategorii Fortnite. I uwaga, w którym sezonie pojawił się Omen? A. Drugi. Omen. B. Trzeci. C. Czwarty. D. Piątym. Mano, co to jest Omen? Ja sam się zastanawiam. Okej, dobra. A był taki sumie... skin? Był, oczywiście, że tak. Farrell, jeszcze raz, jakie były sezony? Do wyboru? 2, 3, 4, 5. Okej, 2, 3, 4, 5, to musiało być dawno, skoro Mano ich nie pamięta. Dobra, strzelam. No ja też strzeliłem. Zobaczymy. Panowie odpowiedzieliście zgodnie i jest to okay. Dobra odpowiedź. Odpowiedź brawo! Jest. Brawo! Tak kurczę, jest. Brawo, nice! Myślałem, że ja się też nie, ja też nie. I dacie na przykład piąty, co nie? Bardzo ładnie. Ja strzelałem, ale o, super. Pytania z Fortnite'a mamy już za sobą, teraz przyszedł czas na Brawl Stars. Tutaj jest moim zdaniem czarnym koniem, więc tutaj może dominować. No mam nadzieję. No zobaczymy. Ale zielonym może, koniem. Różnie, różnie może być, zobaczymy. Ile aktualnie mamy postaci w grze? A. 35, B. 34, C. 36, D. 37. Easy. Ja powiedziałem, ale nie wiem, ja czy dobrze, tak mi się wydaje. Po miniaturkach u Farrella kojarzę. Sprawdzamy odpowiedzi? Okej, okay, tutaj jestem pewny. Odpowiedź A, a Manojek tak? B. I prawidłową co? Odpowiedzią jest 35, czyli odpowiedź A, brawo Citrox! Yeah. A dziękuję. Yeah. Mano, jak to się miniaturki stało? Miniaturki Farrella mnie zmyliły, no. Dobra, stary to mi się skojarzył, to chyba nie jesteś tak? Na bieżąco. Na bieżąco nie jest. Tak. Ja byłem pierwszym kiełkiem w Polsce, co nie jest na bieżąco, tak? Dobra. No niestety, no. Panowie, kolejne pytanie z kategorii Brawl Stars. Uwaga. Ile punktów życia mają skrzynki na showdownie? A 4000, B 5000, C 6000, D 7000. Ja okay. Wiem, często gram showdowny. Mi się wydaje, że ja też wiem, ale jak tu się pomylę, to oj, będzie wstyd. Zaznaczyliście tą samą odpowiedź. Okej, okay, to jest odpowiedź spokojny. C i to jest prawidłowa odpowiedź. 6000, brawo! Nice! Dobrze są dzisiaj, no. Zadymiarze, nie, Fortnite. Nie do zagięcia. ITP i TD, dobra. Moi drodzy, teraz przechodzimy do kolejnej kategorii i są to... Pytania dotyczące Farrella, no i jego rodziny. Moje ulubione, to, jestem znawcą. To będzie, to będzie ciekawe. Zobaczcie, czy jesteście prawdziwymi fanami Farrella, okej? Okay? Ja zawsze. Co by nie było Farrell, jakby nie powiedział, to ja jestem zawsze fanem, także wiesz. Dobra. Miej to na uwadze. Słuchajcie, to będzie kozackie. Ile lat ma JJ-ka? Bo mój wiek na pewno znacie, dlatego stwierdziłem, że może być tak troszeczkę w boku. O z tym nie. Pytaniem okay. I ale A, chyba 21, wiem. B 22, C 23, D 24. Uwaga! Dobra, no, ale chodzi rocznikowo, czy jest skończone, czy to nie ma znaczenia? Nie, ma, już nie była ma. Po urodzinach no, po prostu... Okej, okay, dobra.
Dobra. Wydaje mi się, że wiem. Wydaje mi się, że wiem, ale nie wiem. Okay. JJ wygląda na 18, ale... No dokładnie. Nawet mniej bym dał, ale nie mogę. Manojek zaznaczył odpowiedź B, czyli 22. Citrox zaznaczył C, czyli 23. I uwaga, odpowiedź C jest prawidłowa. Brawo, tak jest! Pamiętam, jak rozmawiałem z Justyną, Justyna 97, nie? Tak samo jak ja jest. Tak. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że chyba na egzaminie gimnazjalnym coś tam była charakterystyka zamiast rozprawki czy coś w tym stylu, nie? Nie, to na maturze chyba było. Chyba na maturze. Pamiętam, że rozmawialiśmy z tym o tym z Józefem, także stąd wiedziałem, że niesprawiedliwie, po ten sam rocznik. Po prostu lepiej znam Józefkę, mano. Lepiej ale nie, no bo ja pamiętam, jak rok temu byliśmy na wakacjach wspólnych i wtedy miała 22, więc tak mi zapadło w pamięci, tak? Przechodzimy do kolejnego pytania z serii Farelskie Pytania. Słuchajcie tego. Joystick 100%. O joysticka będzie pytanie, mogę się nałożyć. Jaką karmę jedzą moje pieski? A! Pomidorki z tego. Z balkonu. Balkonu. To też prawda. A. Orient. B. Chappie. C. Chocapic. D. Pedigree. Jeszcze raz jak pierwsze? Pierwsze jak się nazywa? Orient. Tak to się pisze. Okej. Okay. Dobra. Uwaga. Totalnie nie wiem. Kurczę, od razu jak zgodnie, bo nie znam tej nazwy. Tak, za dobrze widziałeś, jak się pisze. Tak, za dobrze znasz. To jest najlepsza karma, którą moje pieski najbardziej lubią, więc... Okay. Za dobrze znał pisownie. Tak, i wymowę Orient. Tak. Dokładnie. Gratuluję, kolejny punkt trafia. Dziękujemy, dzięki. Brawo. Piękna runda. Okej, panowie, dosyć tych łatwych pytań, teraz przechodzimy do pytań troszeczkę trudniejszych, więc będziecie musieli tutaj się wykazać wiedzą na temat technologii oraz nowych gier, więc przygotujcie już dłonie, na przyciski kładziemy, tak, A, B, C, D i słuchamy pierwszego pytania. Pytanie pierwsze. Co jest większe? A. Full HD, B. 2K, C. HD, D. VGA. To jest większe, panowie. Easy. Chyba proste, co? Easy. Proste. Obydwoje zaznaczyliście odpowiedź B i to jest prawidłowa odpowiedź. Bardzo tak jest, nice. Myślałem, że nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Czekajcie, na YouTubie chyba jest tak, że jak jest 2K, to jest przy tym 1044p, nie? Tak, nie przez przypadek. 1400, okej, jasne. Przechodzimy do drugiego pytania i uwaga, rozwiń skrót VGA. Odpowiedź A. Video Graphics Array. Odpowiedź B. Video Geometry Acceleration, C. Vector Generated Angels, D. Vertical Gaming Acceleration. Kurczę, wiem, że mój angielski tego nie ułatwia. Super, wszystko, nie, jakby wszystko brzmi tak, żeby się zgadzało. Wszystko brzmi mądrze, wszystko brzmi inteligentnie. Tak, też bym strzelał. ja tu będę strzelał. Jolo, strzelam. Znaczy, przez to, że wiem mniej więcej czym to jest to, co najbardziej pasuje. Okej. Ale nie wiem. Zaczęliście odpowiedź A. Prawidłowa odpowiedź, tak jest. Video Graphics. Przyznaję się, że tutaj delikatnie strzelałem. Okej. Mogli mu dawać w sumie, nie, że wiem. Ja wiedziałem. Tak, mam kabli takich sporo w domu. Te kabli ja też wiem, że mam, ale... Lecimy, panowie, z trzecim pytaniem. Kto zapowiedział Cyberpunka 2077 podczas targów E3 w Los Angeles? Na pewno wiecie. Ja wiem. A. Keanu Reeves. Też wiem. B. Aha. Chuck Norris. C. Jack Black. D. Łukasz Mirek. Z pewnością był Łukasz Mirek. Nie byłem gotowy na to, ale zobaczam. Okay. Dokładnie tak, panowie, obydwoje zaczęliście odpowiedź. A. Keanu Reeves, brawo. Brawo. No jak to było? Bardzo proste. Keanu Reeves, kto nie zna Keanu Reevesa? Lecimy, moi drodzy, z ostatnim finałowym pytaniem. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jasne, zawsze. Jaką planetę odwiedzamy w grze Delivery Us the Moon, w której twórcy wprowadzili realistyczne odbicia RT oraz technologię DSL 2.0? O wow, to jest oczywiste, oczywiste. Tak, to jest A. tak. Ziemia, B. Księżyc, C. Mars, D. Jowisz. Uwaga, poszło, strzelam. Znaczy, wiem, jestem pewien. Okej. Okay. Ja Karol znaczył odpowiedź C, czyli Mars, a Manojek odpowiedź A, czyli Ziemia. A prawidłową odpowiedzią, uwaga, jest odpowiedź A, czyli D. Manojek wyrównuje z końcami, tak? Co? O nie! Jak? Brawo! Brawo, nice! Nie da się na Marsie żyć, tak? Brawo, panowie.
Nice, brawo Manojek. Dzielnie się bawiłem w roli prowadzącego. Teraz przed czas jeszcze zmierzyć się z Citroxem, ale to już w następnym odcinku. A kolejny odcinek będzie już jutro na kanale Manojka, także wbijajcie koniecznie, bo tam Fariel będziemy walczyć ze sobą, tak? A ja wam nie ułatwię, panowie. Manojek będzie miał więcej pytań przygotowanych. To będziecie zero. Ja wygrywam. O nie, wcale tak nie będzie. Jeśli jesteście ciekawi, kto wygra, wbijajcie jutro na kanał Manojka. Zapraszamy. Także panowie, za dzisiaj ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jestem z was dumny, że udało wam się odpowiedzieć bezbłędnej na tyle pytań. Pięknie było, ja się uśmiałem. Super było. Teraz Citrox, czas na ciebie. W decydującym starciu okaże się, kto jest najlepszy, pamiętaj. Aj, oj, fajnie. Widzimy się jutro u Manojka. Tak jest? Tak jest? Melduję? A na sam koniec odcinka, moi drodzy, przygotowaliśmy dla was coś specjalnego. Na ekranie widzicie dwa obrazki przedstawiającą grę Cyberpunk 2077, w której również będziemy mogli zobaczyć ray tracing. Waszym zadaniem jest odnalezienie czterech różnic i napisanie w komentarzu, czy wam się udało. Mam nadzieję, że quiz wam się podobał, koniecznie sprawdzajcie filmy chłopaków i zapoznawajcie się z pytaniami, ponieważ już dzień po publikacji ostatniego filmu, czyli filmu na kanale Monojka, na profilu NVIDII na Instagramie pojawi się konkurs na nowiuśką kartę RTX 2080 Ti. Ja już się z wami dzisiaj żegnam, trzymajcie się, cześć!